Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Witam gości, jeśli tacy są pośród nas, a pewnie są. Jak zdążymy, to na końcu poprosimy o pozdrowienia. Pozwólcie, kochani, że ja od razu już przejdę do Bożego Słowa. Moi drodzy, jak myślę, pamiętacie, wiecie, dwukrotnie ostatnio, miesiąc temu i dwa tygodnie temu, usługiwałem na jeden wspólny temat, a dziś chcę go kontynuować. Czyli to będą jakby trzy usługi w tym samym temacie, poruszając oczywiście różne wątki. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych usług jest gotowość na Jego przyjście. Moi drodzy, myślę, że nie trzeba już podkreślać faktu, że Jego przyjście jest tak blisko. Szkoda mi nawet czasu na to, aby to uzasadniać i to jakoś podkreślać, bo chyba to wiemy. Więc darujmy sobie już ten czas. Jeśli nie wiecie, to patrzcie na to, co się dzieje wokoło. Czytajcie Biblię i pozwalajcie na to, aby Duch Święty ożywiał was tą myśl, że Pan powraca. Moi drodzy, i czerpiąc inspirację z Księgi Pieśni nad Pieśniami, patrzymy na to, jaką powinna być oblubienica. Jest tam opis relacji oblubieńca i oblubienicy, który chcemy wziąć dla siebie. I taka, jak jest tutaj opisywana oblubienica, po taką Jezus powraca. I pozwólcie, że przypomnę, może zwłaszcza dla tych, których nie było na tamtych usługach, w dwóch zdaniach pozwólcie, że przypomnę, o czym już rozmawialiśmy, żeby iść dalej. Mniej więcej miesiąc temu mówiłem, oczywiście korzystając z Księgi Pieśni nad Pieśniami, podkreślaliśmy miłość oblubieńca do nas. Miłość Jezusa do nas. Wiecie, to jest temat tak szeroki, tak piękny. To jest tak niesamowite, jak On nas kocha. Czytamy nie tylko w tej księdze, we wielu innych miejscach o Jego miłości, o tym, że On cieszy się nami, że On mówi do nas, że jesteśmy cali piękni, duchowo oczywiście, że jesteśmy bez skazy w Jego oczach. Czasem się nie czujemy tacy, ale właśnie to słowo zaufanie. Zaufanie w to, że On okrył nas szatą sprawiedliwości i tacy jesteśmy. Jego miłość jest niesamowita, ale właśnie On przyjdzie po oblubienicę, która to odwzajemnia. On przychodzi po oblubienicę, która również odwzajemnia to uczucie, i też jest tą, która jest rozmiłowaną w Nim i kocha Go z całego serca. O tym mówiłem mniej więcej miesiąc temu. A na ostatniej usłudze dwa tygodnie temu, podkreślając fakt Jego przyjścia, koncentrowaliśmy się na świętości. Na tym, że oblubienica musi być oddzielona od tego świata. Że musi być wyraźna linia między nami a tym światem. Nie znaczy to, że mamy się odłączać relacyjnie od tego świata, wręcz przeciwnie. Mamy być blisko nich. Mamy być jak najbliżej w sensie relacji, no bo jak chcemy im mówić o Jezusie, jeżeli będziemy tworzyć dystans. Ale nie możemy duchowo się z nimi łączyć. Pamiętacie werset drugi z drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami? Jak lilia między cierniami. Tak jak ta lilia między ciernie kompletnie nie pasuje, tak i my musimy odróżniać się od tego świata. I mówiliśmy tam o trzech młodzieńcach, którzy wiedząc, że grozi im ognisty piec, mimo wszystko postanowili stać. Nie poszli na kompromis. Mówiliśmy o Danielu w podobnym kontekście. Moi drodzy, świętość jest niezwykle ważna. Jezus powiedział, Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nic nieczystego tam nie wejdzie. Moi drodzy, ale też mówiłem w dalszej części, że to choć brzmi tak surowo i tak wydaje się takie trudne, to w rzeczywistości jest takie proste. To w rzeczywistości jest tak łatwe. Dlatego, że to nie pochodzi z nas. To nie my wytwarzamy. My mamy tylko być blisko Niego. I o tym mówił kolejny obraz z tej księgi, który mówi w ten sposób, jak jabłoń wśród drzew leśnych. W jego cieniu zapragnęłam znaleźć się i zostać. Posilił mnie jabłkami, w jego cieniu pragnę odpocząć. I zwracałem na to uwagę, że
że nasza siła do świętości wynika tylko i wyłącznie z relacji z Nim. Z tego, że posilamy się Nim, Jego Słowem. Z tego, że odpoczywamy z Nim. I to jest niesamowite. Kochani, że możemy w Nim odpoczywać. Że nasze życie w Nim to jest odpocznienie. Że my nie musimy się zmagać. My nawet nie powinniśmy się zmagać, ale odpocząć w Nim. I tłumaczyłem, na czym polega to odpocznienie. A dzisiaj przejdźmy dalej do kolejnego wersetu tej księgi. I może będę chciał te dwa wątki trochę połączyć w jedno i pójść dalej. Ale zanim to uczynimy, to takie wstępne słowo, również z tej księgi oczywiście, to będzie drugi rozdział, werset 10. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. I końcówka wersetu 13. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Te słowa można dwojako rozumieć. To wezwanie chodź można po pierwsze rozumieć jako zaproszenie do takiej codziennej relacji z Nim. Do codziennego rozkoszowania się z Nim. Ale też można to w sposób symboliczny zrozumieć jako takie zaproszenie na wesele baranka. Chodź na wesele, ja przychodzę. Dlaczego tak mówię? Jest to bardzo zbliżone moment i słowo do tego, co znajdujemy w objawieniu Jana. Trzy pierwsze rozdziały objawienia Jana mówią o tym, co dzieje się na ziemi. Czwarty rozdział przenosi nas już do nieba. A łącznikiem między tym jest słowo wstąp tutaj. To jest pierwszy werset czwartego rozdziału. Wstąp tutaj, to jest jakby zaproszenie do wejścia, czyli to pochwycenie. I wszystko już się zmienia. Już dalsze rozdziały nie wracają na ziemię. Wszystko rozgrywa się w niebie. Czytamy tutaj, odbieramy to trochę symbolicznie, wstań i chodź. I ja to odbieram w ten sposób, że te słowa między słowem wstań i chodź, tu są, jest pewna przestrzeń. Dlatego, że słowo wstań odbieram, wstań oblubienico, gotuj się oblubienico, nie śpi oblubienico, wstań, bo za moment usłyszysz chodź. Więc w ten sposób chciałbym odbierać to słowo wstań, wykorzystaj ten czas, przygotuj się, bo usłyszysz za niedługo chodź. A zabiorę tych, którzy się zdążyli, którzy są przygotowani. Moi drodzy, cała ta księga Pieśni nad Pieśniami, wspominałem już o tym, jest niezwykłą, wspaniałą księgą pod warunkiem, że ją dobrze rozumiemy. Pod warunkiem, że rozumiemy ją jako opis relacji Jezusa do nas, do Kościoła, do mnie i do Ciebie. Ale wiecie, tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo jest tu pełno obrazów z życia małżeńskiego, narzeczeńskiego. Jest niebezpieczeństwo, że jeśli nasz obraz narzeczeństwa czy małżeństwa jest troszkę nie taki, jak ma być, poprzez doświadczenia różne, poprzez wiele różnych sytuacji, przez które mogliśmy przejść, lub obserwacji, jeżeli nakłada się nam obraz naszych doświadczeń czy informacji, to możemy to zupełnie nie zrozumieć albo źle zrozumieć. Moi drodzy, musimy patrzeć na to jako przez obraz, który Bóg zaplanował. Nie jak ludzie czasem żyją, bo zobaczymy zupełnie coś innego albo tego kompletnie nie zrozumiemy. Ale musimy patrzeć na obrazy zawarte w tej księdze poprzez pryzmat tego, jak Bóg zaplanował małżeństwo, jak Bóg zaplanował narzeczeństwo, jak Bóg zaplanował te relacje jako czyste, święte i po prostu doskonałe, przynoszące mnóstwo radości i szczęścia, bo tak Bóg zaplanował. A więc chciałbym zrobić taki wstęp, abyśmy nie pogubili się w tym, bo jeżeli ktoś ma jakieś negatywne skojarzenia, to może to zupełnie źle zrozumieć. Tak więc przechodzę już do dzisiejszego urywku, które chcemy przeczytać. I to będzie drugi rozdział, werset 14. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać.
Daj mi usłyszeć swój głos, ale wcześniej daj mi oglądać swoje oblicze. I to jest kolejne wezwanie do oblubienicy. To jest kolejny apel, wręcz żądanie czy oczekiwanie oblubieńca wobec nas. Daj mi oglądać swoje oblicze. Inne przekłady mówią, pozwól mi cię zobaczyć. Pokaż mi swoją twarz. No jak to? No przecież Pan Bóg jest wszechmogący i widzi nas non-stop. Czytamy w Bożym Słowie, że nawet do podziemi możemy się schować, a On i tak nas tam widzi. Nie tylko naszą twarz, ale każdą komórkę naszego ciała. Więc nie chodzi tutaj o jakieś takie fizyczne widzenie nas, ale tu chodzi zupełnie o coś innego. Myślę, że się domyślacie. Tu chodzi o to, abyśmy znajdywali się w miejscu, w którym On nas może widzieć. To jest miejsce naszej społeczności z Nim. To jest miejsce, o którym mówi Mateusz 6:6. Pamiętacie? Jest to przetłumaczone w naszej Biblii Warszawskiej w ten sposób. Jeśli chcesz się modlić, wejdź do komory modlitwy. Zamknij za sobą drzwi i tak dalej. Powiem wam, że wyjątkowo niefajnie jest to przetłumaczone. Bo komora modlitwy kojarzy się tak w pierwszym skojarzeniu niezbyt fajnie. Albo nam niewiele mówi tak naprawdę. Już ten nowy przekład, którego coraz więcej używamy, mówi troszkę lepiej. Mówi, jeśli chcesz się modlić, wejść do miejsca zacisznego. Ale tak naprawdę, moi drodzy, nie jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć tego słowa, które Jezus tam użył, bo nie ma odpowiednika w języku polskim, a prawdopodobnie w ogóle tutaj w naszej kulturze europejskiej. Ostatnio miałem możliwość rozmawiać z pewnym pastorem, który bardzo, bardzo dobrze Grekę zna i właśnie wytłumaczył ten fragment, jak Jezus, co chciał Jezus tak naprawdę powiedzieć przez to słowo wejść do miejsca zacisznego. Wiecie, w tamtych domach były takie miejsca, to utrzymywało się potem przez jeszcze jakiś czas, ale słuchacze Jezusa, współcześni Jezusowi, w lot zrozumieli, o czym On mówi. W lot zrozumieli, o jaką relację chodzi. O jaką modlitwę chodzi. Dlatego, że to miejsce, po pierwsze, było usytuowane gdzieś tam w centrum domu. Była to takie pomieszczenie, gdzie nie wchodziło się tak od po prostu z korytarza w taki jawny sposób. To było przejście gdzieś tam z pokoju do pokoju, ukryty pokoik. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze było Jego przeznaczenie. On służył dla małżeństwa. On służył dla małżeństwa i dla nikogo więcej. Więc słuchacze zrozumieli, że chodzi o to, że kiedy mają wejść do tego miejsca, aby się modlić, to jest tego typu relacja. To jest relacja największej bliskości. To jest relacja największej intymności z Nim. Moi drodzy, i myślę, że w ten sposób my powinniśmy to rozumieć, że wchodząc do naszej, my tak to lubimy ciągle, takie naleciałości mamy z wielu lat, do naszej komory modlitwy, czy do miejsca zacisznego. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy przede wszystkim pragnęli tam wchodzić po to, aby się z Panem rozkoszować. To jest największy cel, który Jezus chciał im przekazać. Przychodźcie tam, aby poznawać mnie coraz lepiej, abyśmy się stawali coraz bliższy sobie, abyśmy się coraz bardziej kochali, abyśmy tam chętnie spędzali z sobą czas. I to jest to, o co chodzi w tym zawołaniu. Daj mi oglądać swoje oblicze. Tam właśnie, w tym miejscu, w tym zacisznym pokoju. Jasne, moi drodzy, że przeżywamy też i trudne chwile. Jasne, że potrzebujemy wylać swoje serce przed Panem. Jasne, że potrzebujemy zawalczyć o coś. Moi drodzy, ale nie możemy odwrócić proporcji. Nie możemy odwrócić proporcji, że będziemy tylko i wyłącznie prosić i prosić i prosić i prosić. Wyobraźcie sobie, jestem w konwencji obrazów z Pieśni nad Pieśniami, czyli narzeczeństwo. Wyobraźcie sobie narzeczeństwo, które się spotyka, mają taką fajną, romantyczne spotkanie, nazwijmy to randką, w jakimś bardzo sympatycznym miejscu.
Wiecie, on, ten młody chłopak już jest taki rozmarzony, spotykają się i na dzień dobry ani nie bardzo się zdążyli przywitać i już słyszy mnóstwo narzekania od swojej dziewczyny. Już słyszy, jak to było tutaj źle, jak tam się to nie udało, jak ją szef pracy zjechał, jak tam to, siam to. Jak to wszystko już zostało powiedziane, to potem przechodzi do tego, że w zasadzie to muszą iść na sklepy, bo dobrze jakby kupiły jakąś torebkę, jakieś buty. Fajna randka? Rozumiecie, mówię to w takim obrazie, po to, żebyśmy to złapali. Nie tego on oczekiwał w ogóle. Moi drodzy, na to wszystko też jest miejsce. Ale Jezus oczekuje naszej wdzięczności. Jezus oczekuje naszej miłości, wyrażenia naszej miłości. Dalej zresztą czytamy to słowo. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. Daj mi usłyszeć swój głos. To jest prośba oblubieńca do nas. Daj mi usłyszeć w tym miejscu właśnie swój głos. Ale nie głos ten narzekający wiecznie, ale głos uwielbienia i radości. Kto przeczytał Pieśń nad Pieśniami tak na świeżo, raz, drugi, może więcej, ten zauważył jedno. Prośba oblubienicy do oblubieńca pojawia się tu może ze dwa razy. A tak to jest tylko wzajemne adorowanie się. To jest wzajemne uwielbienie, wzajemne gdzieś wywyższanie, zachwyt sobą. Moi drodzy, zobaczmy to w ten sposób, że Jezus chce słyszeć nasz zachwyt, naszą radość, naszą chwałę, nasze prośby również. Ale wiecie, czytamy w Bożym Słowie taki fragment. Rozkoszuj się Panem. To psalm. Rozkoszuj się Panem. A co? A On cię usłyszy, czy co tam jest napisane? A On ci da. Czyli On spełni twoją prośbę, której nawet nie zdążyłeś wypowiedzieć. I wiele razy tak jest. Moi drodzy, tu nie chodzi o to, że ja teraz apeluję, że mamy nie prosić. Absolutnie nie. Wielokrotnie z tego miejsca mówię o tym, że mamy być wręcz tacy natarczywi w naszych prośbach i nieustępliwi. Ale w proporcjach. Ale to musi być poprzedzone też naszą chwałą, naszą radością. Tak więc raz jeszcze. Daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. To jest jego oczekiwanie. I tak można by się było zastanowić, to dlaczego? Dlaczego on przychodzi do nas z takim żądaniem, z takim oczekiwaniem? Czemu nakłada na nas jakiś obowiązek czy ciężar? Mam nadzieję, że się bardzo skrzywicie na takie słowa, bo to żaden obowiązek, żaden ciężar. Specjalnie użyłem prowokująco takiego słowa. Moi drodzy, odpowiedź jest niezwykle prosta. On nic na nas nie nakłada. To jest po prostu naturalne Jego oczekiwanie. Naturalne Jego oczekiwanie, bo On nas tak bardzo kocha. On tak bardzo do nas tęskni. On tak bardzo się nami raduje i to jest najzwyklejsze, najbardziej naturalne Jego oczekiwanie, oczekiwanie Jego serca. Księga Sofoniasza, ostatnio też w piątek dzieliłem się z braćmi tym słowem. Księga Sofoniasza 3,17. Zobaczmy na to miejsce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi. I teraz słuchajcie. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością. Odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z Ciebie, jak radują się w święta. Czy wiecie, jak Izraelici radują się w święta? My nie znamy za bardzo tej kultury i nie wiemy i nie umiemy sobie tego wyobrazić. Jak Izrael potrafi radować się w święta? To jest spontan. To jest radość, to jest taniec, to jest eksplozja. I wyobraź sobie, że tak jak tu czytałeś, tak Jezus raduje się Tobą. Raduje się Tobą. Raduje się tym, że jesteś Jego dzieckiem. Raduje się z tym, że przychodzisz do Niego, aby mógł zobaczyć Twoje oblicze i usłyszeć Twój głos.
Oczywiście, moi drodzy, ja tego nie zawężam do tego jednego czasu w naszym pokoju modlitwy. Do całego dnia. To jest styl naszego życia. Ale bez tego czasu naszych modlitw też trudno uzyskać później cały dzień. Ale to jest jakby styl całego dnia, nasza chwała, nasza radość, nasze uwielbienie. I zobaczcie, Jezus mówi, że raduje się nami. Kiedy nas widzi, kiedy my z Nim rozmawiamy, Jego serce jest poruszone, raduje się nami. I jeszcze raz wracamy do tego samego miejsca. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. I pełna wdzięku twoja postać. Już te dwa słowa, słodki jest twój głos, pełna wdzięku twoja postać, mówią właśnie to, o czym przed chwilką powiedziałem. Że to nie jest jego rozkaz, ale jego naturalne oczekiwanie, jego tęsknota. Pełna wdzięku jest twoja postać. Zastanowiłem się w tym tygodniu nad słowem wdzięk. Wielokrotnie w pieśniach nad pieśniami jest opis w ten sposób. Cała jesteś piękna. Ale tu jest słowo wdzięku. Tu jest wdzięk. Jaka jest różnica między pięknym a wdziękiem? Nie chciałbym wchodzić za głęboko, ale wiecie, piękno to jedno. Ale można być pięknym i zimnym. Wdzięk to jest coś więcej. Wdzięk to jest połączenie piękna i miłości. To jest połączenie piękna i reakcji. I czegoś, co robimy. To jest wyrażane poprzez słowa, czy mówiąc po ludzku, przez słowa, spojrzenia, gesty, jakkolwiek. I właśnie nasz wdzięk, ten duchowy wdzięk przed Bogiem, to jest nasza reakcja. Wiecie, nie tylko piękno, bo Jezus mówi, cała jesteś piękna do całej oblubienicy. To jest niesamowite, ale my, oblubienica, oczyszczona Jego świętą krwią, jesteśmy w Jego oczach piękni. Nie przez fakt, że się staramy. Nie przez fakt, że my się wysilamy. Przez fakt, że krew baranka jest na nas. Przez fakt, że mamy szatę sprawiedliwości na sobie. Ten fakt czyni nas pięknym w Jego oczach. Ale wdzięk to jest krok dalej. Wdzięk to jest to, kiedy my reagujemy na Jego miłość. Kiedy my przychodzimy do naszego miejsca modlitwy i radujemy się naszym Panem. I cieszymy się naszym Panem. I mówimy Mu, jak bardzo Go kochamy. Jak bardzo za Nim tęsknimy. I po prostu mamy cudowną z Nim relację. Psalm 45 jest psalmem, który porusza podobne wątki. Psalm 45 jest w zasadzie cały, dotyczy przygotowania się oblubienicy. Ja zacytuję tylko jedno krótkie słowo. To jest werset 12 tego psalmu. Król pragnie wdzięku Twego. Król pragnie wdzięku Twego. Moi drodzy, to jest jego oczekiwanie. To jest jego pragnienie. Kochani, kiedy my patrzymy na Boże Słowo, kiedy patrzymy na pieśń nad pieśniami, te dwa pierwsze rozdziały, one są takie niezwykłe. Są takie piękne. Opisują taki wręcz doskonały, idylliczny wręcz związek. Zawsze są razem. Tak bardzo rozmiłowani w sobie. Tak bardzo rozkochani w sobie. Słyszą swój głos nawzajem, oglądają siebie nawzajem. Są rozmiłowani w sobie. Nawet werset 16 mówi, mój Ci jest mój miły, a ja jestem Jego. Inne tłumaczenie mówi, mój ukochany należy do mnie, a ja należę do Niego. Ale nagle jest zwrot. Jest zupełny zwrot klimatu. Pierwszy werset trzeciego rozdziału, czyli parę wersetów dalej. Zupełnie coś innego z tego wersetu tchnie. Czytamy, na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale nie znalazłam. Ale nie znalazłam. Wow, jest sama. Nagle się okazuje, że jest sama. Tutaj tyle opisów wspaniałej relacji, kiedy są razem. Nagle jest sama. Co się stało?
że tak pięknie wszystko się toczyło i nagle jest sama. Moi drodzy, nic nagle. Nagle to ona się zorientowała, że jest sama. Bogu dzięki, że się zorientowała, ale to był proces. Dlaczego tak mówię? Wyjaśnia nam to werset 15 drugiego rozdziału. To jest taki dziwny werset, który wydawałby się, że troszkę nie pasuje w to miejsce, ale jak najbardziej pasuje. Duch Święty wiedział, w którym miejscu go ma umieścić. Czytamy. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Moi drodzy, to była przyczyna, że liski grasowały w jej życiu. Zaraz szerzej o tym powiem. To była przyczyna, że dopuściła do tego, że te liski grasowały w ich winnicy. Słowo winnica określa tutaj po prostu ich miłość, ich związek, ich życie. Więc w ten sposób na to patrzmy. Ona dopuściła do tego, że liski zaczynały tam buszować. Efekt był taki, że została sama. Efekt był taki, że zniszczyły tą winnicę, że zniszczyły ich miłość. Jak słyszycie słowo lis, co się wam kojarzy? Tak pierwsze. No chytrus, ktoś tu podpowiada. Lis chytrus. Lis to jest synonim chytrości, przebiegłości, sprytu. I właśnie w ten sposób on działa, że jest niezauważalny. Lis, tak przechodzę teraz do wątku przyrodniczego, lis poluje w nocy. Dokładniej mówiąc, jeżeli ktoś zna się na tym, żeby nie myślał, że źle mówię, dokładnie mówiąc to poluje dwukrotnie, czyli o późnym zmierzchu i wcześnie rano przed świtem. Czyli i tak noc, i tak noc. Poluje wtedy, kiedy jest niezauważalny. A efekt jest jaki? Że winnice, które kwitły, zostały zniszczone. Moi drodzy, działanie podstępne. Gdzieś niezauważalnie zniszczył winnicę. Inny przykład mówi, schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnicę. Moi drodzy, i to jest główny apel dzisiejszego przesłania. Połapcie nam lisy. Połapcie nam lisy. Schwytajmy swoje lisy, które mogą pustoszyć naszą winnicę. Moi drodzy, jak to jest? Widzimy czasem w życiu. Widzimy czasem ludzi pełnych gorliwości, pełnych fascynacji Chrystusem, pełnych chwały, pełnych radości, mocy, aż są zachętą dla wszystkich innych. Ale czasem coś się dzieje, że to gaśnie. Że powoli, powoli to gaśnie. I potem stawają się takimi ledwie chodzącymi. Zupełnie letni oziębli. Wiecie, i to jest praca lisków. To jest praca lisków, nie lwa, który przyszedł nagle i zagryzł. Przed tym mamy obronę, bo go widzimy. Ale liski niewidoczne czasem łatwo przeoczyć. Moi drodzy, czym one są w naszym życiu? Nie chciałbym zbyt wiele wymieniać. Tutaj uśmiechałem się troszkę we wtorek, kiedy brat Damian usługiwał. Nie używał słowa liski, ale mówił o tym samym. Mówił o tym, jak potrafimy do naszego naczynia wpuszczać po kropelce czegoś innego. Przez dłuższy czas smak tego naczynia będzie taki sam. Ale potem będzie już zmieniał. I na końcu już nie wiadomo, czym będzie. Moi drodzy, liski w naszym życiu mogą być czymkolwiek. Czymkolwiek. To mogą być nawet troski. To może być nasze zabieganie w naszej codzienności, brakiem czasu. To może być nasz taki styl życia bardzo konsumpcyjny, że coś musimy mieć. Wiecie, to może być nawet i takie spokojne, wygodne życie. To jest wielki lisek. Źle mówię. To jest mały lisek, ale groźny. I o tym już mówił Bóg do narodu izraelskiego. Kiedy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej, to Pan Bóg już zwracał im uwagę na to niebezpieczeństwo. Mówił im w ten sposób, uważajcie,
Bo kiedy osiądziecie tą ziemię? Kiedy posiądziecie te plantacje, których nie sadziliście? Te studnie, których nie kopaliście? Kiedy zacznie się wam dobrze wieść? Kiedy sobie tak odpoczniecie? To uważajcie, żebyście nie zapomnieli o mnie. Ale niestety tak się właśnie stało. Moi drodzy, więc i to jest niebezpieczeństwem. Nie chcę dalej wymieniać. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że liski są groźne. Gdzie ja przygotowałem parę zdjęć, ale technika nas przerosła i nie mogę wam pokazać. Ja przygotowałem taką sekwencję, jak lisek jest sympatyczny. Wiecie, naprawdę jest piękny. Wygląda tak niewinnie, tak słodko, że nikt by nie pomyślał, że jest groźny. Ale na drugim zdjęciu chciałem pokazać go w akcji. A na trzecim zdjęciu wracającego ze zdobyczą. Ten słodki, niepozorny, taka przytulanka. Ale jest groźny. Dlatego, bo po pierwsze go nie widzimy. Bo poluje w nocy. A jeśli już zobaczymy, to jest taki słodki. Taki słodziak. No. Co on może zrobić? Ale przenosząc to na duchowy grunt, możemy powiedzieć, ale no co w tym złego? No przecież prawie wszyscy tak robią. No to takie naturalne. To takie, cóż to szkodzi? Połapcie nam liski. Zauważyliście liczbę mnogą? Liczba mnoga. Ich może być wiele. Wiele różnych. Atakują z różnych stron. Ale skutek jest taki, że tracimy naszą relację z Panem. Że tracimy chęć modlitwy. Że olej z nas wycieka. Jeżeli ktoś słyszał niedawno scenę, która mówiła siostra Emilia, bo do tego chcę nawiązać, to już wiecie, o czym mówię. Widziała w tym śnie, powtórzę tylko ten wątek, że naczynia stały, niektóre były pokruszone, ale cechą charakterystyczną było to, że oleju w nich ubywało. Że stan oleju pomniejszał się. Ale koniec był taki, że kiedy zostało już wyschnięte, to się rozpadał. Czujemy to niebezpieczeństwo? Nie możemy dopuścić do tego, aby poziom oleju z naszego życia wciąż znikał. Moi drodzy, zastanawiamy się może, czy są w moim życiu liski, czy nie. No skoro ich nie widać, to jak go zdiagnozować? Powiem prosto po owocach. Spójrz na swoją winnicę. Spójrz na swoją winnicę i to niech ci podpowie, czy są liski, czy nie ma. Spójrz na swoje życie. Ile jest w tobie życia? Ile w tobie jest fascynacji Chrystusem? Ile jest w tobie miłości do Niego? I to będzie odpowiedź, czy są liski, czy nie ma. Jeśli są, to proś Boga, żeby ci pokazał jakie. Żeby ci po prostu objawił, gdzie On siedzi. Kim On jest. Jak Go nazwać, jak Go zdiagnozować. Ja tego z tego miejsca nie uczynię. To Duch Święty ci pokaże, jeśli będziesz szczery. Jeśli będziemy szczerzy, to On to zrobi dla nas. Ale wyjściem jest to, żebyśmy szczerze chcieli popatrzeć na to, jak nasza winnica wygląda. Czy jest bujna, kwitnąca, czy już jest podgryziona. Moi drodzy, idźmy dalej. Jaka była reakcja tej oblubienicy? Bo do tego chcę przejść. Rozdział trzeci rozpoczyna się tym stwierdzeniem, że jest sama, że liski spowodowały to, że jest sama, że straciła relację ze swoim ukochanym. I zobaczmy na drugi werset. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu swojej matki. Czytając to, widzicie tą determinację? Kiedy ona wstaje? Zaraz, jak się zorientowała.
Zaraz jak się zorientowała, nie przeszkodziło jej to, że okoliczności były niesprzyjające, bo to była noc. Ona wybiegła nocą. To są okoliczności zupełnie niesprzyjające do tego, żeby latać po mieście i szukać. Moi drodzy, mam pytanie do nas wszystkich. Jeśli zdarza się w życiu naszym, że Duch Święty nam podpowiada, że coś nie najlepiej jest z naszym stanem, czujemy taki wewnętrzny głos, że gdzieś coś trzeba byłoby się zresetować i trzeba byłoby stanąć i szukać Pana. Co robimy? Co robimy w tym momencie, kiedy dochodzi nas ta świadomość, że nasze życie zletniało? Co robimy w tym momencie, kiedy Duch Święty nam zaczyna pukać do naszych serc i pokazywać, że coś więcej dla nas jest? Że gdzieś liski już zrobiły swoje? Wiecie, wiem, że bywa tak, że czasem część oblubienicy nie robi nic. Ta świadomość po prostu jest. Jest zagłuszana. I z miesiąca na miesiąc jest coraz słabsza. Moi drodzy, ale postawa powinna być inna. W momencie, kiedy sobie to uświadamiam, to tutaj mamy wzór do postępowania. Wstanę i będę szukać. A że go znajdę, to jest pewne, mówi prorok Ozeasz. To jest pewne. Zresztą tu widzimy, znalazła go. Kiedyś przeczytałem pewne zdanie sługi Bożego, nieżyjącego już, brata Dawida i Wilkersona. I zostało ono gdzieś głęboko w moim sercu. A brzmi ono tak. W piekle będzie wiele chrześcijan, którym zabrakło jednego dnia. Którym zabrakło jednego dnia. Bo wciąż odkładali, że rozpoczną naprawę swojego życia, może od jutra. Wracam do przerwanego fragmentu. Widzimy tą oblubienicę, która po uświadomieniu sobie faktu, że odeszła od Pana, że jej życie zletniało, natychmiast pobiegła, natychmiast szukała i znalazła. I zobaczcie, jaką składa deklarację. Uchwyciłam go i nie puszczę. Taką składa deklarację. Uchwyciłam go i nie puszczę. Fajna deklaracja? Uśmiechacie się, bo nie wiecie, co powiedzieć. Bo jest w tym jakiś niuans. Wygląda fajnie. Ta deklaracja wygląda super, ale nie do końca jest fajna. Wiecie dlaczego? Bo ja w tym widzę, zresztą widać to po owocach, że to jest coś, co mówi, to ja zrobię moją siłą. Ja nie puszczę. To ja się postaram i już więcej nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby oblubieniec odszedł. Żeby on zasmucony odszedł. To ja dopilnuję. I to był błąd. I to był błąd. Dlatego, że po tym momencie znów mamy dwa rozdziały przecudowne. Trzeci, czwarty rozdział to znowu są przecudne obrazy ich miłości, wyznawania sobie nawzajem miłości, radości. To tak jak tamte pierwsze dwa, zakończone wersetem 3:1. I znowu mamy kolejne dwa rozdziały, niestety zakończone rozdziałem 5:2. Sytuacja się dokładnie powtarza. Sytuacja się dokładnie powtarza, dlatego że ona chciała to zrobić własną siłą. Ona chciała dołożyć sama starań. Ja nie puszczę. I wyszło jak wyszło. Kochani, czy nie jest nam to bliskie? Czy nie zdarzyło się już w naszym życiu sytuacja taka, że szczerze pragnęliśmy, ale zawiedliśmy? I przychodziła frustracja. Ale zerknijmy najpierw do rozdziału 5. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko,
moja gołąbko bez skazy. Gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zobaczcie, sytuacja jest podobna, tylko że troszkę gorsza. Jego nie ma. Jest znowu sama. I nawet o tym nie wie. I nawet sobie tego nie uświadamia, bo nie szuka. Nie czytamy o tym, że ona teraz sama wyskakuje nocą i szuka. Jest jej zupełnie dobrze. Zajęta sobą. Tutaj później mamy obrazy tej miry kapiącej na rękojeść zamka. Jest to prawdopodobnie symbol po prostu dobrobytu. Jest jej dobrze i nie widzi potrzeby, żeby szukać. Ale zobaczcie na miłość. Zobaczcie na miłość oblubieńca. Nie zostawił ją tak. Nie zostawił ją tam w tym stanie. To on przychodzi. To on przychodzi i puka. Kochani, to jest niesamowite. Jego miłość jest tak ogromna, nie musiałby. Ale on tak bardzo nas kocha, że chce. Tak bardzo ciebie i mnie kocha, że nie chce cię zostawić. Że nie chce mnie zostawić i przychodzi i puka. Czytamy o tym to samo praktycznie myśl, co w objawieniu Jana 3:20. Ten znany fragment, że Jezus stoi i u drzwi i kołacze. Jeśli mnie wpuścisz, będę z tobą wieczerzał. I to jest podobna sytuacja. Jego miłość sprawiła, że on przyszedł i puka. I tak by się chciało przeczytać w tym momencie, że ona wyskakuje i otwiera. Ale wcale nie. Ale wcale nie. Ma wymówki. Trzeci werset. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc znów mam ją przyoblec? Umyłam moje nogi. Jakże więc mam je znowu pobrudzić? Ma wymówki. Mi się już nie chce. Moi drodzy, taki poboczny wątek, to powiem w ten sposób. Troszkę ma ona racji. A to jest znowu tak trochę bardziej prowokacyjnie. Bo oblubieniec przyszedł faktycznie nie w porę. On przyszedł nie w porę. Nie mógł przyjść troszkę wcześniej? Nie mógł przyjść troszkę wcześniej, jak jeszcze nie była przebrana. Wiecie, to jest taka myśl, która wielokrotnie w Biblii się przejawia. Że Jezus przychodzi nie zawsze wtedy, kiedy nam jest wygodnie. On czasem ma oczekiwania wobec nas, które w ogóle nam nie pasują, które zaburzają coś w naszym cyklu życia. Może chce nas gdzieś użyć, może nas chce wypchnąć do świadectwa, może nas chce zachęcić do odwiedzin, a nam się wtedy nie pasuje. Wielokrotnie tak jest, że On przychodzi do nas wtedy, kiedy to nie jest dobra pora dla nas. Wiecie, w Biblii również czytamy parę ładnych miejsc, kiedy Jezus czy ktoś pod obrazem Jego przychodzi nie bardzo w porę. Pamiętacie tego przyjaciela, który przyszedł po chleb o północy? Czy to była dobra pora? Albo nawet 10 panien. Przyszedł nie w porę. Gdyby przyszedł tak, patrząc tym obrazem, z 2 godziny wcześniej, jak jeszcze nikt nie spał. Ale tak to jest, że on przychodzi o swojej porze. A my musimy być gotowi na odpowiedź, kiedy on przychodzi. I zobaczmy dalej na ten fragment. Dzięki Bogu, że ta oblubienica znów reaguje. Dzięki Bogu, że ona w tym momencie, kiedy już słyszy Jego głos. Więcej, czytamy, że... A przeczytam to, 4. werset. Mój miły wsunął rękę przez otwór i wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mira. Z moich palców ciekła mira na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz... Mój miły już odszedł. Zniknął. I dalej czytamy o jej emocjach. O tym, że była zrozpaczona. I że potem zaczęła szukać. Ale sytuacja była już troszkę bardziej skomplikowana. Szukając została już gdzieś poraniona. Jakieś konsekwencje poniosła. Ale znów znalazła.
ale znów znalazła. Mój drodzy, tak sobie może pomyślimy, no cóż to za oblubienica? Cóż ona taka chwiejna? Raz tak, raz tak. Tu taka straszna miłość. Wielokrotnie czytamy, jestem chora z miłości. A jak on przychodzi, to mu nie chce otworzyć. Jakaś taka schizofreniczna jej postawa. Raz tak, raz tak. I tak byśmy sobie pomyśleli, to pewnie teraz już oblubieniec w stosunku do niej będzie taki trochę bardziej na dystans. Taki troszeczkę już bardziej zachowawczy. Skoro tyle razy mnie zawiodła, to jak jej mam zaufać? Moi drodzy, boję się, że to jest wielokrotnie nasze myślenie. Że to wielokrotnie jest myślenie nasze. Że skoro zawiodłem raz, drugi, dziesiąty, to w ten moment wykorzystuje szatan. I przychodzi z oskarżeniem. Przychodzi z oskarżeniem, tłumacząc nam, jacy jesteśmy beznadziejni. Tłumacząc nam, że co z nas za oblubienica jest? Tyle lat wiary, a ciągle tak samo. Moi drodzy, my musimy nie dać sobie wmówić takiego kłamstwa. Musimy rozpoznać głos diabła, który przychodzi z oskarżeniem. Nie możemy przyjąć czegoś takiego, że oto nasz kochany Jezus ma do nas żal, pretensje i odsunie się. To nie jest prawda. On tylko czeka. On tylko czeka na to, że znów zawołamy. On tylko czeka, że może po raz dziesiąty albo po raz któryś zawołamy znów i znów wracamy do tej najpiękniejszej relacji z Nim. Wiecie, to szatan przychodzi z myślą, że jesteśmy już napiętnowani, że nie jesteśmy już godni zaufania, że On już nie będzie nas tak kochał. Moi drodzy, musimy zrozumieć, że relacja z Jezusem to jest relacja miłości. To nie jest coś opartego na to, że ja muszę, On musi. To jest wszystko wynika z miłości. Jasne, że nasza miłość do Niego zachowa nas od grzechu. A jeśli go popełnimy, to znamy wyjście. To nie jest przyzwolenie na grzech. To nie jest przyzwolenie na odchodzenie. Ale to jest łaska, którą musimy zrozumieć. Zobaczcie, jaka była reakcja tutaj oblubieńca. Czy on się na nią obraził, pogniewał? Za dużo tego jest, żeby to odczytywać. Ale praktycznie kolejne wersety, cały szósty rozdział jest znów opisem zachwytu oblubieńca nad nią. Jak gdyby nigdy nic. Znów ma czystą kartę. Moi drodzy, musimy to zrozumieć, że zawsze, kiedy Jezus nam przebacza, kiedy Jezus odnawia nasze życie, mamy znów czystą kartę. Jak gdyby nigdy nic się nie stało. Taka jest Jego miłość. Taka jest Jego łaska. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy z dzisiejszego słowa przede wszystkim zapamiętali to ostrzeżenie, to zawołanie, połapcie nam liski, które psują waszą winnicę. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne w kontekście tego, co jest przed nami. A przed nami jest Jego przyjście. Nie wiemy kiedy. Może być naprawdę bardzo blisko. Słuchajcie, czy żyjemy z taką myślą, taką realną myślą, że to może być dzisiaj? Czy żyjemy taką realną myślą, że mogę jutro nie pójść do pracy? Bierzemy to w ogóle pod uwagę? Powinniśmy tak żyć. Ale z drugiej strony oczywiście nie wyznaczamy nic. Nie mówimy, że to będzie jutro. Ale żyć tej świadomości, że tak może być. I w tym kontekście, kochani, zadbajmy o naszą winnicę. Oczyśćmy ją z lisków. Z tych, których może na ten moment nawet sobie nie uświadamiamy, kim one są, czy co one reprezentują. Ale spójrzmy na winnicę i z tego wyciągnijmy wnioski, czy grasują, czy nie grasują. Jeśli grasują, to połapmy te liski. Moi drodzy, a w tym wszystkim nie polegajmy na swoich siłach. Nie polegajmy tak jak ta oblubienica, która powiedziała, już go nie puszczę. Uchwyciłam i już go nie puszczę. Nie polegajmy na swoich siłach. Dlatego, moi drodzy, że nasze siły zawiodą. Myślę, że większość z nas może się podpisać pod tym, że wielokrotnie przeżywaliśmy frustrację z tego, że bardzo szczerze chcieliśmy, a nie wyszło.
Po prostu kochajmy Pana. Miejmy ten wspaniały czas z Nim. To jest jedyna droga, która nas utrzyma. Wiecie, bo to Jego jest moc. Nasze to jest pragnienie. Nasze to jest puste serce, głodne serce, wołające: Panie, pomóż mi. To Ty mnie trzymaj w swoim ręku. To tak jak czytaliśmy w księdze Sofoniasza, On odnowi Twoją miłość. To On odnowi. Więc moi drodzy, my po prostu kochajmy Pana. A jeżeli nie mamy, nie czujemy tego w sobie, to tak jak chyba za każdym razem mówię, jest jedyna droga. Wołaj: Panie, rozpal moją miłość. Mamy w zasadzie drugą drogę. Pewnie, że mamy. Nie zrobić z tym nic. No pewnie, że możemy. Tylko do czego nas to doprowadzi? Czy będziemy gotowi na Jego przyjście? Czy będziemy oblubienicą, po którą On naprawdę przyjdzie?